2007 roku razem z Piotrem Adamczewskim, prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, udaliśmy się na cmentarz w Samoklęskach Dużych. Wiedzieliśmy z przekazu źródłowego, że obok zachowanej mogiły Marcina Grupczyńskiego są też tam mogiły powstańców wielkopolskich. Udaliśmy się po pomoc do księdza tutejszej parafii w Samoklęskach Dużych, księdza Tadeusza Kobelarza, który po udostępnieniu nam ksiąg parafialnych udokumentował fakt, że po prawej i lewej stronie mogiły Marcina Grupczyńskiego spoczywają także powstańcy wielkopolscy. Kolejne kwerendy w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, w Centralnym Archiwum Wojskowym, potwierdziły nasze wcześniejsze stanowisko.
szanowni uczestnicy tej podniosłej uroczystości, w ten wrześniowy, niedzielny poranek stajemy na tym małym, malowniczo położonym cmentarzu w Samoklęskach, by przywrócić do pamięci zapomnianych bohaterów, synów tej ziemi, poległych i zmarłych od ran odniesionych podczas zwycięskiego powstania wielkopolskiego w latach 1918-1920. Gdy orzeł biały po śnie półtora wiekowym zatrzepotał skrzydłami, wlokąc jeszcze za sobą okowy niewoli, oni, młode orlęta, poszybowali naprzód, by światu dać dowód, że żyje i godnym wolności jest ten ród spod gniazda orlego, a w swym zapale wzbili się na te wyżyny, gdzie już spokojnie śmierci zagląda się w oczy, na ofiarne szczyty, na których życie jednostki zatraca swą wartość. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości i gospodarzy tej ziemi, księdza Bogusława Konieczki, proboszcza parafii w Samoklęskach Dużych oraz pana Ignacego Pogodzińskiego, burmistrza Szubina, mam zaszczyt powitać w sposób szczególny rodziny poległych i zmarłych z ran odniesionych podczas powstania wielkopolskiego, a w sposób szczególny całą rodzinę państwa Grupczyńskich z seniorką rodu, panią Jadwigą Lepert. Witamy bardzo serdecznie. Mogiły poległych żołnierzy stanowią szczególny zabytek zarówno kultury, jak i dziejów naszej ojczyzny. Są materialnym świadectwem wielu ważnych wydarzeń historycznych, o których naród powinien pamiętać. Takim przykładem są te trzy mogiły powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Samoklęskach Dużych. Dzięki kwerendom archiwalnym, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i podglądzie Księgi Zmarłych Parafii w Samoklęskach Dużych udało się nam ustalić dane personalne pochowanych w mogiłach powstańców, którzy polegli pod Samoklęskami lub zmarli z odniesionych ran podczas trwania powstania na przełomie 1919 i 20 roku. W mogiłach na cmentarzu parafialnym w Samoklęskach Dużych spoczywają szeregowy 10 kompanii 4 pułku strzelców wielkopolskich Franciszek Józef Walkowiak, urodzony 17 grudnia 1898 roku we Władysławowie pod Rynarzewem, poległy 23 marca 1919 roku pod Turem. Szeregowy 2 kompanii 143 pułku piechoty żołnierz armii Hallera, Marcin Grupczyński, urodzony 10 listopada 1889 roku na Wieziorzu pod Rynarzewem, zmarły z odniesionych ran 3 stycznia 1920 roku w szpitalu polowym w Kcyni. Trzecia mogiła to mogiła szeregowca 2 kompanii 2 pułku strzelców wielkopolskich Anzelma Wojciecha Brzykcego, urodzonego 16 kwietnia 1901 roku w Sulinowie w powiecie szyńskim, a zmarłego z odniesionych ran 26 stycznia 1920 roku w 10 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. Proszę księdza proboszcza Bogusława Konieczkę o poświęcenie mogił powstańców wielkopolskich Franciszka Józefa Walkowiaka, Marcina Grupczyńskiego i Anzelma Wojciecha Brzykcego. Pobłogosław te krzyże, które znosimy na grobach naszych sług. Okaż im swoje nieskończone miłosierdzie i skrzesz ich do ciała, ich ciała do życia wiecznego. Umocnij naszą nadzieję, że mocą tych krzyży i tych mogił przeprowadzisz nas przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.